Witam wszystkich. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak postępować ze storczykiem, który kupiliśmy w przecenie. Bardzo często właśnie storczyki takie już jak nie zostały sprzedane, są przecenione. One wyglądają jak widać gorzej. Tu są przekwitłe już pędy kwiatostanowe. I najważniejsze co? Taki storczyk to jest storczyk multiflora, czyli o tych drobnych kwiatkach, tak jak na przykład ten kwiatek to jest, ten storczyk to jest multiflora, tak samo ten storczyk, czyli ma bardzo dużo kwiatów, ale drobnych kwiatów. I teraz tak, jak spodoba nam się storczyk, jeśli jeszcze widzimy kolor kwiatów, nie kupujemy tego w ciemno, nie wiadomo jaki kolor. Ja tutaj sobie dobrałam akurat taki bordowy, a ten drugi storczyk też jest jaśniejszy, ale też ma to bordo, czyli będą do siebie pasować. Będzie taka kolorystyka przebijała się bordo. I teraz tak, jak spodoba nam się, prawda, jakiś kolor storczyka z przeceny, wtedy musimy obejrzeć ten storczyk, dlatego że storczyk też musi mieć w sobie potencjał. I najważniejsza rzecz to korzenie. Tutaj korzenie są bardzo ładne, czyli z tej rośliny można coś jeszcze wydobyć. Tutaj jak widać liście też są w porządku, z tym, że one są wiotkie, prawda, bo brakuje im wody. Ja z tym storczykiem jeszcze nic nie robiłam, oprócz zdjęcia worka foliowego, celofanowego, dlatego że on wydziela, prawda, etylen i on jest, powoduje zrzucanie pąków kwiatowych i troszeczkę przelałam wodą, dlatego że on bardzo mu brakowało tej wody. Czyli musimy, tak jak przy zdrowej roślinie, zwracać uwagę na korzenie. Tak jak widać, tu są bardzo ładne korzenie, na liście. No kwiaty to wiadomo, że one są przekwitłe, także tutaj one muszą po prostu odżyć. I tutaj są to akurat cztery pędy ten storczyk ma. I tak jak ten pęd, prawda, on już jest całkowicie, z niego nic nie będzie, on jest całkowicie już zniszczony, to znaczy przekwitły i nie ma w sobie potencjału ten pęd. Czyli taki pęd ucinam, uważając, żeby nie uszkodzić liścia. Tutaj wyjmuję już ten patyczek, bo on nie będzie potrzebny. I tutaj jeszcze mamy dwa pędy. Te pędy też widać na końcówkach, że one mają już martwe pąki. Już tutaj na końcówce nie będzie rósł na stożku wzrostu. No tutaj ma taki, tutaj może jeszcze coś będzie. Natomiast tutaj z tego raczej już nic nie będzie. Dlatego odpinam pęd od patyczka i wtedy one są i tak sztywne, czyli wcale nie musi być w tym momencie patyczka i wtedy usuwam ten pęd, na końcówce jest, prawda, bardzo słaby, ale tutaj już jest zielony, tutaj może z tego miejsca może być tu oczko śpiące, dlatego ucinam tutaj. Ten kolejny pęd, który ma kwiat, też tutaj już z tych trzech rozgałęzień nic nie będzie, dlatego go ucinam przed tym kwiatem. Także być może, że z tego pączka śpiącego też coś będzie. Tutaj jest żywy, także jak zadbamy o to, to może jeszcze wypuści. I teraz usuwamy te wszystkie przekwitłe kwiaty i zwracamy uwagę na korzenie. Tutaj jeszcze widzę, jest to metka, jest to storczyk holenderski, tak jak mówiłam, kosztuje 70 zł, w przecenie 20, ale roślina mająca potencjał w sobie, czyli można próbować z nią coś robić. Aha, tutaj jeszcze mamy jeden pęd,
Także też odpinam ten pęd i on również jest w części zielone i w części żółty. Widać, że tutaj na końcówka zasycha stążek wzrost, natomiast tutaj można jeszcze się pokusić uciąć, bo z tego może jeszcze wyrosnąć nowy pęd. I teraz robimy porządek z korzeniami. Tutaj nic nie wychodzi, natomiast tutaj mamy sporo tych korzeni. One są zaschnięte, ale przy odpowiedniej tutaj jest przerwany, prawda? Bo takie zaschnięte korzenie tu jest przerwany, dlatego trzeba zwracać uwagę, dlatego że takie zasuszone one mogą być spowodowane, że on, że korzeń został złamany, ale trzeba w tym miejscu złamania uciąć, dlatego że z takiego korzenia, który nie jest złamany, on jeszcze nabierze, on jeszcze odżyje po prostu, aż każdy korzeń, o tutaj widać, że jest nadłamany, czyli możemy uciąć. Korzenie nawet rozwidlają się, rozkrzewiają u storczyka, także on sobie może to tutaj jeszcze to przytnę, tutaj zwichrowany, dobrze, i ten też jest on tutaj nadłamany. Także nie wszystkie korzenie ucinamy, te, które wydają nam się suche, tylko nadłamane. I w ten sposób mamy przygotowany storczyk już do nawodnienia. Bardzo szybciutko musimy to nawadniać. Storczyki, tak jak mówiłam, podlewamy wodą miękką. Może być deszczówka. Ja przygotowuję wodę i zostawiam do na powietrzenia, czyli jeden storczyk jest już gotowy. Tutaj drugi storczyk jest w nieco lepszej kondycji, dlatego że tutaj te pędy kwiatowe on ma żywe, czyli te pędy kwiatowe, one jeszcze, jak tutaj o niego zadbamy, one sobie tu nadłamane, one jeszcze, ten storczyk będzie jeszcze cały czas kwitł, dlatego że ma żywe stożki wzrostu. Także oglądamy w całości. Tutaj widać, że jest złamany stożek, ale to nic. Czyli ta roślina ma nieco większy potencjał, że jeszcze nam cały czas będzie kwitł, jak o niego zadbamy. I teraz podobna sytuacja tutaj z korzeniami jest, czyli taki nadłamany korzonek ucinamy. Tutaj też widać wyraźnie, że jest nadłamany. Tutaj też, bo on już ma... O, tutaj też widać nadłamany. To są już przerwane wiązki przewodzące i już roślina po prostu... Tutaj też widać wyraźnie nadłamany i tutaj w tym miejscu skracam. Jak są przerwane wiązki przewodzące, wtedy roślina już nie jest w stanie pobrać, prawda? Bo słupek cieczy jest przerwany. Tutaj też widać, że jest przerwany, to tutaj też utnę. I generalnie roślina jest już przygotowana. Tutaj jeszcze, tu ten korzonek, prawda? Widać, też jest nadłamany. Można to oczyścić. I ten też jeszcze skrócę. Korzenie ma też dobre. Tutaj troszkę pozasychały, ale to nic. Roślina sobie odżyje. Też liście, prawda, są miękkie, nie mają turgoru. Ale tu wszędzie widać, jak i jeszcze ma pąki, które będą rosły. I mam nadzieję, że jeszcze będzie kwitł. I teraz taki storczyk trzeba szybciutko nawodnić i ja tutaj mam takie dwa pojemniczki, prawda, do których leję wodę. To jest, tak jak mówiłam, woda przegotowana. To akurat sobie dopasowałam tak, że i wstawiam storczyk. O, i jeszcze dolewam wodę,
żeby do końca on był zanurzony i teraz niech się nawadnia. Drugi storczek tak samo, to jest trochę głębsza doniczka i też wlewam i one muszą trochę się nawodnić, dlatego że one straciły turgor. Te liście nie są do końca takie, prawda? Widać brak po prostu wody. I w ten sposób nawadniam. One troszeczkę, kilka minut, to na pewno z 10 minut muszą się nawadniać. Natomiast w międzyczasie mam wadzik, prawda, namoczony i po prostu zawsze po zakupie storczyka warto umyć liście. Jeden wadzik używam do jednej strony storczyka, drugi do drugiej. Tak pracuję jedną ręką i dlatego tak nie bardzo mi to wychodzi. I tak samo z drugiej strony. Wtedy on nawet już złapie tą wilgoć, liść złapie tą wilgoć z tego mokrego wacika. I w ten sposób to się nawadnia. Ten drugi storczyk. I za chwilę, jak one nawodnią się, tutaj ze środka, bardzo ważne jest też, żeby nie moczyć tego środka, tego liścia sercowego, dlatego że on bardzo delikatny jest i bardzo łatwo po prostu gnije. Wycieramy liść z wierzchu, prawda, i od spodu, dlatego że tam są te aparaty szparkowe, które szybciutko sobie wciągną tą wodę ze storczyka. Także storczyk musi się trochę nawodnić i później wstawiam w donicę. W donicy mam wysypany keramzyt i teraz to musi być zalane wodą, ale wody tyle dajemy, żeby keramzyt nie był w całości nawodniony, tylko żeby było widać, żeby górna warstwa kamyków była bez wody. I wtedy taki storczyk, prawda, sobie wstawiamy i do takiej donicy wystarczą dwa storczyki, dlatego że to jest storczyk o tych małych kwiatach, ale liście, jak widać, to są normalne, duże liście storczyka. To nie jest mały storczyk, miniatura. Miniatura to jest tutaj ta, którą mam i tutaj widać, że są to liście takie mniejsze. To jest ten bonsai. I w ten sposób przygotowane storczyki, umyte, najlepiej postawić, tak jak ja tutaj mam, prawda, chodzi nawilżacz powietrza, czyli w ten róg tutaj zaraz spróbuję wstawić te storczyki, żeby już ta para wodna, żeby pomóc mu złapać tą wilgoć, złapać ten turgor z pary wodnej z nawilżacza. I myślę, że ten jeszcze powypuszcza. Tutaj spróbuję nawet może zastosować stymulator wzrostu w te pączki śpiące, także może to pobudzi te pączki śpiące. Natomiast tutaj jest to roślina o dużym potencjale i ona jeszcze cały czas powinna kwitnąć. I chyba tyle. Najważniejsza jest ta pielęgnacja. One, te liście nawet są takie wiotkie, takie bardziej pergaminowe. One powinny być takie, prawda, grube, takie mięsiste. Tutaj liść ma warstwę taką woskowaną, która
zabezpiecza przed parowaniem, głównie spód liścia wchłania wodę, a góra zabezpiecza przed nadmierną transpiracją. Liściak się broni przed, w momencie braku wody, więc on się zwija i wtedy robi się taki pomarszczony ten liść, żeby jak najmniejsza była powierzchnia parowania. Bo mimo, że nie ma w sobie wody, cały czas odbywa się wymiana gazowa i para wodna, prawda, z liścia też paruje. Także tutaj w ten sposób storczyk można odratować i mamy storczyk, który, tak jak mówię, kosztuje 70 zł w normalnej cenie, no, za zdrowego storczyka tyle płacimy, natomiast w przecenie można kupić za 20 zł. A myślę, że dla początkujących, jeśli ktoś początkujący jest w uprawie storczyków, nie warto kupować takich drogich, tylko właśnie takie storczyki od 25, powiedzmy, do 39 zł i wtedy doświadczać tej uprawy storczyków. Także za jakiś czas nagram kolejny filmik, żeby pokazać, jak zostały one, jak kwitną, jak się zachowują. Tak jak mówię, jakiś potencjał roślina przeceniona musi mieć w sobie, żeby z niej coś wydobyć. Także na razie tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia, do następnego filmiku. W celu uzupełnienia filmiku chciałam Wam pokazać jeszcze taki sposób, jak można odratować roślinę Phalaenopsisa. Zresztą też inne storczyki, jeśli nie mają turgoru, prawda, jeśli są podwiętnięte. Czyli taki worek kupiłam w centrum ogrodniczym. To spory worek, dlatego że tutaj weszła mi ta podwójna donica ze storczykami. I teraz to jest taka namiastka szklarni, czyli ta wilgoć będzie już maksymalna. Tutaj na patyczkach długich zaczepiłam właśnie tą folię z jednej i z drugiej strony, ale zostawiam też troszkę taki nie do końca zamknięty ten worek, żeby też powietrze dochodziło. Spryskałam ścianki worka, spryskałam też liście, uważając na liść sercowy. I w ten sposób to jest najlepszy sposób, żeby szybciutko uzupełnić niedobory wody w roślinie. Czyli to jest taka namiastka szklarni. Tania, bo woreczek kosztuje 50 groszy i można sobie w ten sposób odratować storczyki, które są podwiętnięte, które nie mają turgoru, które są wyschnięte. Także myślę, że tyle. Dodatku do filmiku. Także pozdrawiam i do następnego filmiku.